Powiedzmy, że jesteśmy już dobrze przygotowani do naszego wyjazdu. Wiemy, kto będzie naszym przewodnikiem, i mamy pewność, że będzie to biblista biblistka. Wiemy, jaki jest program i mniej więcej zdajemy sobie sprawę, do jakich miejsc pojedziemy. Wiemy, jaka jest najlepsza pora roku dla nas, kiedy by tam można pojechać. Wiemy, że cena najniższa pielgrzymki do Ziemi Świętej nie oznacza najwyższych świadczeń, często oznacza kłopoty. Wiemy również, jaka jest, kto jest naszym opiekunem duchowym i że zajmie się on nami właśnie od strony duchowej. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Cóż, pytanie jest jeszcze jedno bardzo ważne: czy jesteśmy ubezpieczeni i na jaką kwotę opiewa nasze ubezpieczenie? W tym roku w wakacje, w czasie jednej z moich pielgrzymek, uczestniczka tego wyjazdu musiała być hospitalizowana. Byliśmy w jednym szpitalu, karetką przejeżdżaliśmy do następnego, wreszcie w tym następnym udało się znaleźć odpowiedni oddział ratunkowy. Pani trafiła na oddział, została zdiagnozowana, no krótko mówiąc, musiała zostać w Izraelu kilka dni dłużej, ja razem z nią. Kiedy jednak rozpoczęliśmy naszą przygodę, w cudzysłowie, z pierwszym szpitalem, karetka, kolejny szpital, no nawet nie było kwestii. Wszyscy pytali natychmiast o rachunki, które trzeba było płacić. Dzięki temu, że mieliśmy świetne ubezpieczenie, ubezpieczyciel szybko zajął się sprawą i w sposób bezgotówkowy dokonywał wszystkich płatności. Tak, że kilkudniowy pobyt w szpitalu właściwie z naszych kieszeni nie wyjął nawet dolara czy jednego szekla. Ale żeby mieć taki spokój, trzeba mieć dobrą polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciele, może inaczej organizatorzy wyjazdów, czasem chcą oszczędzić na wyjeździe i wykupują najniższe możliwe polisy. Polisa opiewająca na kwotę 10-15 tysięcy euro może się wydawać zawrotną, Przeciętnemu zjadaczowi chleba, no bo kto z nas może wyciągnąć tak sobie z kieszeni 10-15 tysięcy euro, ale w realiach służby zdrowia w Izraelu, no cóż, ona może nie wystarczyć na długo. Polisa porządna, polisa ubezpieczeniowa powinna opiewać na kilkadziesiąt tysięcy euro, minimum 40-50 tysięcy euro, a już najlepiej byłoby 100. Wtedy mamy pewność, że gdyby ktokolwiek z grupy no, musiał być hospitalizowany, poddany jakiejś opiece, intensywnej opiece medycznej, wtedy mamy to wszystko, że tak powiem, w kosztach. Gdyby ktoś chciał zaoszczędzić na polisie i z jakiegoś powodu jej nie wykupił, no to przy jakichkolwiek zdrowotnych problemach kogokolwiek z grupy mamy ogromny problem, bo to już są kwoty niebagatelne. Zatem polisa ubezpieczeniowa, ta opiewająca na koszty leczenia, musi być naprawdę porządna. Pytanie więc do Twojego organizatora: jaka jest, jak wysoka jest wartość tej polisy? Do polisy koszty leczenia dodaje się również polisę następstwa nieszczęśliwych wypadków. Tutaj już kwoty mogą być znacząco niższe. Tutaj chodzi o wszystko to, co by trzeba było zrobić, kupić, np. lekarstwa, rehabilitację itd., po powrocie do domu przy założeniu, że nastąpią jakieś komplikacje zdrowotne tam po drugiej stronie. Wtedy właśnie z tej polisy można uzyskać odszkodowanie, które pokryje wszystkie te wydatki związane właśnie, no właśnie z dochodzeniem do zdrowia tutaj już po powrocie do kraju. To jest też niebagatelna kwota, Powinna opiewać na jakieś 15-20 tysięcy złotych. Istnieją jeszcze dodatkowe ubezpieczenia, które nieraz znajdują się w pakiecie tego, co proponuje organizator, ale najczęściej trzeba je wykupić indywidualnie. Kiedy na przykład chcesz ubezpieczyć swój bagaż, wykupujesz sobie dodatkową polisę, i jeśli na przykład twoja walizka ulegnie. No, jakiemuś uszkodzeniu w czasie lotu, wówczas otrzymujesz odszkodowanie. W praktyce jednak jest to bardzo trudne do uzyskania, bo skąd będzie wiadomo, jaka była wartość Twojej walizki przed wylotem? Chyba, że umówisz się z ubezpieczycielem na jakąś konkretną kwotę, którą wypłaci ci tak czy inaczej, jeżeli Twoja walizka ulegnie zniszczeniu. Nieraz podaje się to jako argument, że jeśli masz w walizce coś cennego i w czasie właśnie przeprawy czy odprawy, kiedy walizka ulegnie zniszczeniu, a wraz z nią to coś cennego, co masz w bagażu, to wtedy właśnie warto mieć taką polisę. No ale pytanie jest, kto będzie przewoził coś cennego w bagażu głównym? Kto będzie przewoził, nie wiem, biżuterię, komputer w bagażu głównym? Z definicji radzę tego nie robić. I potem nie martwić się też polisami. Oczywiście, jeśli walizka ulegnie zniszczeniu wskutek no, niewłaściwego obchodzenia się z nią przez pracowników danej linii lotniczej albo no, takich podwykonawców, których on sobie zatrudnił, to z definicji należy ci się odszkodowanie. Ale znowu, w praktyce wiem, że bardzo trudno jest to wydobyć, bo nawet jeśli. Przylatując na miejsce, masz dokumentację lotniczą, wypełniasz odpowiednią, mm, odpowiedni formularz online, no to w praktyce wiem, że to trwa długo i nie zawsze jest rozstrzygane pozytywnie. Tutaj umówmy się: jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę poszczególnych linii lotniczych. Ostatnio dość popularne jest ubezpieczenie od rezygnacji z kosztów podróży. Na przykład, jeśli masz przewidzianą pielgrzymkę do Ziemi Świętej na, za 6 miesięcy i nie daj Boże, na chwilę przed wylotem okaże się, że zdiagnozowano Cię z chorobą COVID-19 albo jakąś jej mutacją. Nie możesz pojechać, bo byłoby to dla Ciebie samego niezdrowe, niedobre i dla wszystkich, którzy by z Tobą podróżowali. Co wobec tego zrobić? No właśnie, organizator już poniósł pewne koszta, pewnie nie zwróci ci całej kwoty, bo to też nie jest jego wina, ale możesz się ubezpieczyć na taką ewentualność, wykupując osobną polisę. Oczywiście w zależności od tego, kto jest organizatorem, kto jest ubezpieczycielem, ta polisa będzie miała taką czy inną wysokość. Czasem warto to zrobić przy wyjazdach, które tanie nie są, a te do Ziemi Świętej niestety do tanich nie należą, albo przy takich gdzieś, nie wiem, na koniec świata, warto to zrobić, bo co, co zrobisz, jeśli nagle staniesz przed wyborem polecieć z chorobą, której się nabawiłeś, czy zostać w domu, tracąc wszystkie wpłacone do tej pory pieniądze. No czasem ten dylemat jakby jest wart rozważenia, znaczy uniknięcia poprzez to, że się Wcześniej zabezpieczysz właśnie wykupując taką polisę. Jest jeszcze jedna sprawa, która dotyczy ubezpieczeń i od której właściwie powinienem rozpocząć. Jeśli wybierasz się z jakimś organizatorem za granicę, wszystko jedno, czy do Ziemi Świętej, czy gdzie indziej, to sprawdź, czy organizator ten zapisany jest. W rejestrze organizatorów turystyki, w rejestrze, który prowadzi marszałek Twojego województwa. To jest bardzo ważne. Nie wiem, kojarzymy pewnie taką wyprawę, powiedzmy tak najogólniej w kierunku Bałkanów, która miała miejsce w czasie w wakacji w roku 2022, obecnym roku, kiedy to okazało się, że organizator nie był e, widoczny nie znajdował się w rejestrze marszałka. Co to znaczy? Że organizator nie wykupił sobie swojej własnej polisy, która zabezpiecza jego działalność. Tylko na tej podstawie, tylko posiadając taką Polisę, organizator może e, za, zaaplikować o wpisanie go do rejestru legalnych organizatorów takich wyjazdów. Ta polisa nie jest tania, dlatego niektórzy organizatorzy, żeby właśnie, jakby to powiedzieć, oszczędzić pieniądze, e, przechodzą do szarej strefy i właśnie potem dzieją się takie kłopoty. Ta polisa musi być wykupiona raz w roku. Co ona daje? Gdyby na przykład taka pielgrzymka w drugą, na drugą stronę świata się odbyła, ale w czasie jej trwania organizator nagle wskutek różnych kolei losu musiał ogłosić upadłość, bankructwo, to co się dzieje z tymi pielgrzymami, którzy są gdzieś tam daleko w świecie? Spokojna głowa, jeśli on był w rejestrze marszałka, posiadał ubezpieczenie na swoją działalność, wówczas wszyscy pielgrzymi spokojnie trafią do domu, bo polisa, o której mówię, ona daje takie bezpieczeństwo, taką gwarancję. Zatem organizator, każdy organizator pielgrzymek wyjazdów jakichkolwiek zagranicznych musi posiadać taką polisę. Zapytaj więc, czy twój organizator posiada taką polisę innymi słowy czy organizuje ten wyjazd legalnie Pozdrawiam serdecznie Ksiądz Dariusz Iwański